Jejku, co się dzieje? Już od 9 wieczorem nie mogłeś się doczekać, kiedy wreszcie będziesz mógł pójść spać. W końcu nadeszła ta chwila, a ty tylko przewracasz się z boku na bok, próbując się ułożyć. Wszystko jest takie irytujące. Lepiej schować stopy pod kołdrę, czy zostawić je odkryte? Zasnąć na plecach, brzuchu, a może na prawym boku? Blask księżyca wlewa się przez okno. Zerkasz na drugie łóżko stojące po drugiej stronie pokoju. Twój kolega śpi na nim jak zabity. Zasnął po jakiejś minucie. To niesprawiedliwe. Śpisz u niego, bo jutro jedziecie razem na małą przejażdżkę do pobliskiego miasteczka. Budzik nastawiony jest na 5. Świetnie. Właśnie zerknąłeś na zegarek. Dlaczego nie możesz zasnąć? Dlaczego? W zeszłym tygodniu biwakowałeś ze znajomymi w lesie i miałeś podobny problem. Noszenie bagażu, trekking, przygotowanie jedzenia, godziny rozmów przy ognisku. Ten dzień cię wyczerpał. Oczy ci się kleiły. Bałeś się, że uśniesz na stojąco i... nic. Oczy szeroko otwarte. Wszystko cię denerwowało. Żadna pozycja nie była wystarczająco wygodna. Chcesz wiedzieć dlaczego? Słyszałeś o efekcie pierwszej nocy? Doświadczasz tego, kiedy masz problemy z zaśnięciem w nowych miejscach. Sen to świetna rzecz, ale ewolucja trochę tu namieszała. Mózg wyłącza się na kilka godzin, kiedy śpisz. Nie jesteś wtedy chroniony, nie dostrzeżesz potencjalnego zagrożenia, ani nie obronisz się, kiedy będzie taka potrzeba. Niektóre zwierzęta, na przykład delfiny czy wieloryby, wyłączają tylko jedną półkulę podczas snu. Druga półkula jest czujna i stoi na straży. Twój mózg działa podobnie. W pokoju kolegi pewnie nic ci nie grozi, chociaż jeśli pomyśleć o tym kurzu pod łóżkiem, kto wie, co się pod nim kryje. Kiedy nasi przodkowie żyli w jaskiniach, wykształciliśmy pewne instynkty. W tamtych czasach, jeśli nie byłeś czujny podczas snu, cóż, mogłeś się już nie obudzić. Nasi przodkowie wiedzieli też, że niebezpiecznie jest spać poza jaskinią. To główne powody, dla których doświadczamy efektu pierwszej nocy. Kiedy śpisz we własnym łóżku, w pokoju, w którym czujesz się komfortowo, twój mózg myśli, jesteś bezpieczny. A w nowym miejscu? Nie pomaga wygodne łóżko, miękka poduszka, ani fakt, że znajdujesz się w mieszkaniu przyjaciela. Twój mózg wie, że jesteś daleko od swojej jaskini, więc nie może się odprężyć i pozwolić ci głęboko zasnąć. To trochę jak u delfinów. Część mózgu odpoczywa, a druga nasłuchuje, czy nie dzieje się nic podejrzanego. Twój mózg nie będzie tak reagował zawsze. Kiedy spędzisz w nowym miejscu dwie noce z rzędu, mózg stwierdzi, okej, to miejsce wygląda na bezpieczne. Chociaż ta góra kurzu trochę mnie niepokoi i prawdopodobnie pozwoli ci zasnąć. Efekt pierwszej nocy nie jest groźny, jeśli doświadczasz go sporadycznie. Jeśli jednak często się przemieszczasz, możliwe, że zacznie się to na tobie odbijać. Będziesz się czuć przemęczony i nieproduktywny. Ewolucja wpisała w nasze mózgi pewne schematy. Są one na szczęście dość elastyczne. Możesz przechytrzyć umysł i pokonać efekt pierwszej nocy. Skoro podświadomie obawiasz się nowych miejsc, możesz sprawić, żeby było w nich nieco bardziej znajomo. Dzięki temu zmniejszysz lęk. Zabierz ze sobą coś, co lubisz, na przykład ulubioną piżamę, poduszkę albo ten miękki kocyk, którego za nic nie oddasz. Czy zazwyczaj pijesz ciepłe mleko przed pójściem spać? Zrób to samo w nowym miejscu. Pomóż mózgowi nastawić się na odpoczynek. Idź spać o tej samej porze, co zazwyczaj. Ćwiczysz przed snem? Ta, ja też nie. Jeśli masz jednak jakąkolwiek rutynę przed pójściem spać, nie pomijaj jej w nowym miejscu. Jeśli rezerwujesz pokój w hotelu, spróbuj znaleźć taki, w którym łóżko jest podobne do tego, jakie masz w swoim mieszkaniu. Kiedy zazwyczaj śpisz w wąskim łóżku, w większym możesz poczuć się dziwnie. Możesz też po prostu zabrać swoją ulubioną piżamę. Tak będzie taniej. Nie gwarantuję, że to pomoże, ale warto spróbować. A przy okazji, czy to nie jest irytujące, że są ludzie, którzy mogą zasnąć dosłownie wszędzie? Nie ma lepszego uczucia od tego, kiedy kładziesz się do łóżka, opatulasz kołdrą i... O, przepraszam.
Krótko mówiąc, sen jest zdrowy. Potrzebujemy go jak jedzenia i wody, żeby przeżyć. Spędzamy około 1/3 życia śpiąc. Naukowcy wciąż nie znają wszystkich powodów, dla których śpimy. Oto, co do tej pory ustalono. Śpisz, aby zgromadzić energię. 8 godzin dobrego snu może wyprodukować jej tyle, że przez cały kolejny dzień będziesz bardzo produktywny. Nasze ciało regeneruje się podczas snu. Rosną wtedy włosy i paznokcie. Regenerują się mięśnie. Dużo rzeczy dzieje się, kiedy śpisz. Nie musisz wkładać w to żadnego wysiłku. Sen wpływa też na różne funkcje mózgu. Jeśli położysz pod poduszkę książkę, mając nadzieję, że mózg jakoś ją przeczyta i sam przygotuje się na jutrzejszy egzamin, to nie masz na co liczyć. Jeśli jednak będziesz dużo się uczył i przyswoisz sporo faktów, to dobry sen na pewno pomoże ci w zapamiętaniu materiału. Gacek brunatny śpi prawie 20 godzin dziennie, a żyrafa zadowala się 5-minutowymi drzemkami. Biedna żyrafa nie wie, co traci. Za to koty dobrze wiedzą, jak cieszyć się życiem. 2/3 życia przesypiają. Randy Gardner w 1964 roku pobił rekord w niespaniu. Miał wtedy 17 lat i nie spał przez 11 dni, a dokładniej przez 264 godziny. Nie próbuj tego w domu ani nigdzie indziej. Peter Powers postanowił ustanowić przeciwny rekord. Spał przez 8 dni. Niesamowite! Jakim cudem nie musiał wstać, żeby iść do toalety? Jeśli kładziesz się do łóżka i praktycznie od razu zasypiasz, oznacza to, że jesteś bardzo zmęczony i niewyspany. Zasypianie powinno zajmować od 10 do 15 minut. Najbardziej zmęczeni czujemy się o 2 i 14. To dlatego po obiedzie bardziej mamy ochotę na drzemkę niż na pracę. Pokaż ten filmik szefowi, kiedy nakryje cię pochrapującego po przerwie na lunch. Jesteśmy jedynymi ssakami, które celowo odkładają sen. Każdy ssak jest bardziej wyluzowany niż my. Kiedyś zaledwie 15% ludzi śniło w kolorze. Teraz robi to już 75% ludzkości. Niektórzy uważają, że to zasługa kolorowych telewizorów. Codziennie spędzamy około 2 godzin śniąc. Jeśli chcesz zapamiętać swój sen, zapisz go zaraz po przebudzeniu. Gdy będziesz zwlekał zbyt długo, zapomnisz, jakie miałeś supermoce. W trakcie snu możesz zmienić pozycję nawet 20 razy. Twoja ulubiona pozycja może wiele powiedzieć o twoim charakterze. Kiedy leżysz na plecach z rękami przy poduszce, śpisz w pozycji rozgwiazdy. Oznacza to, że jesteś dobrym słuchaczem. Jesteś też bezinteresowny i lubisz pomagać innym. Możesz jednak łatwiej tracić czujność. Kolejna pozycja to spadochroniarz. Śpisz na brzuchu, ręce układasz przy poduszce, a głowę zwracasz na bok? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to bardzo prawdopodobne, że źle przyjmujesz krytykę i jesteś bezpośredni. Zasypiasz w pozycji tęskniącej, leżąc na boku z rękami wyciągniętymi przed sobą? Jesteś złożoną osobą i masz otwarty umysł. Ciężko ci podjąć decyzję, ale później konsekwentnie się jej trzymasz. Rodzaj i styl piżamy, którą wybierasz do snu, też może wiele o tobie powiedzieć. Zostawmy to jednak na inny filmik.